Siemanko, cześć i czołem, mam na imię Tomasz, witam Was na kanale Water Jet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, czym jest jakość cięcia. Jakiś czas temu zadałem sobie to pytanie, jak zdefiniować jakość, co ma wpływ na jakość cięcia i zadałem to pytanie chłopakom. Okazało się, że ta rozmowa nie miała końca. Czym dalej w las, tym więcej drzew. Chłopaki zaczęli ten temat rozkładać na atomy, co ma wpływ pośredni, co ma wpływ bezpośredni. I jakość cięcia możemy podzielić na kategorie. Na przykład jakość krawędzi powierzchni bocznej, na odwzorowanie detalu w górnej i dolnej krawędzi, jest to tak zwany stożek. Powtarzalność trzymania wymiaru, czyli czy wymiar, który został zaprogramowany, jest taki sam jak w wycinanym elemencie. To są główne kategorie jakości cięcia. Co ma wpływ na jakość? Rozpisałem cztery główne czynniki, które wpływają znacząco na jakość wycinanego elementu. Jest to ścierniwo, prędkość cięcia, oprogramowanie i odległość głowicy od materiału. Za chwilę poproszę kogoś z kolegów i pokażemy Wam, o co w tym chodzi. Jak te czynniki wpływają na jakość cięcia. Ale teraz pokażę Wam ten element. Ta próbka przedstawia, ile można wyciąć w tym samym czasie w różnych poziomach jakości. W pierwszej jakości wytniemy tyle, w drugiej tyle, w trzeciej tyle, w czwartej tyle, w piątej tyle. Jaka jest różnica? Różnica jest w jakości powierzchni bocznej. Tak wygląda powierzchnia boczna pierwszej jakości. Jak tu widzicie, jest chropowata powierzchnia, nie jest gładka. A w piątej jakości wygląda to już tak. Cześć Rafał, proszę Cię, wyjaśnij mi kilka zagadnień na początku, jaki wpływ na jakość cięcia ma ścierniwo? To jest bardzo dobre pytanie i musimy zacząć od tak naprawdę podstawowej rzeczy, że w procesie cięcia wodą woda jest autentycznie nośnikiem ścierniwa, a to ścierniwo jest tym narzędziem skrawającym. I możemy to porównać do tego, jakbyśmy kupili dobrej jakości wiertło i takie trochę tanie, czyli słabe. I możemy oczywiście próbować wywiercić jednym i drugim, natomiast efekty będą różne i zazwyczaj to dobrej jakości wiertło da nam lepsze rezultaty i posłuży dłużej. Podobnie jest ze ścierniwem. Jeżeli mamy dobrej jakości ścierniwo, to ono ma dużą moc obróbczą, dużą moc tą ścierną i ta jakość, na której nam zależy, będzie powtarzalna i cały czas będziemy ją w stanie utrzymać. Czy możesz nam pokazać, jaki wpływ na jakość ma odległość głowicy od materiału? Jasne, przecież najprościej będzie to zrobić tak, że wytniemy próbkę z odpowiednią wysokością, a potem celowo ją na przykład zmienimy, żeby ją wymusić, tą nieprawidłową na przykład wysokość i porównamy autentycznie wycięte próbki. Na początku pokazywałem próbkę tak zwaną pięciu palców. Czy możesz mi to zademonstrować w jakiś inny sposób? Wiesz co, zaproponuję taką próbkę. Nawet ją to już otworzyłem. To jest próbka, dzięki której porównamy, będziemy mogli obrócić i zobaczyć, jak wyglądają różne jakości, zdefiniowane oczywiście w naszym oprogramowaniu. Najprostsza zasada, że im niższy numer, tym gorsza krawędź boczna, czyli jakby gorsza jakość tej krawędzi bocznej, ale za to szybsze cięcie. I tu mamy porównanie tego, co się będzie działo między trójką, czyli tą optymalną, między jakością a prędkością i możemy w obie strony zobaczyć te różnice. Powiedz mi, a tacy potencjalni klienci, o co się pytają względem jakości? Myślę, że jeżeli chodzi o technologię WaterJet, to najczęściej w grę wchodzi właśnie jakość krawędzi bocznej zaraz po wymiarach, czyli tak naprawdę jak dobrze maszyna odwzorowuje nasz produkt i do tego jak ładnie ta krawędź boczna wygląda. Okej, w takim razie zacznijmy od wycięcia tego elementu i zobaczymy, jak on wyjdzie. Jasne. To, co teraz widzicie na ekranie, to jest profil prędkości. Jak przyjrzymy się
tego, jak, im ciemniejsza barwa, tym wolniejszy posuw, czyli mniejsza prędkość ruchu głowicy. I tutaj mamy przy jedynce jest jasny kolor i on powoli ciemnieje aż do piątej jakości, gdzie jest najciemniejszy. I tak jak widzicie tutaj wewnątrz, to są bardzo wolne posuwy, żeby odzwierciedlić kształt. Czyli tak, mamy pierwszą jakość i pierwsza jakość będzie się cechowała właśnie dużymi zadziurami, falbankami i to jest związane właśnie z tą prędkością, którą mówiłem. Tutaj strumień szedł bardzo szybko, głowica, więc strumień był ciągnięty w materiale. I teraz im więc zwiększamy tą jakość do dwójki przez trójkę i czwórkę aż do piątki, to tu widzimy, że praktycznie przez całą długość ta powierzchnia jest prawie identyczna. Nie ma takich zadziorów z racji tego, że strumień tutaj szedł bardzo powoli, nie był zaciągany, czyli praktycznie pionowo obrabiał materiał. No i teraz jak zestawimy piątą i pierwszą, no to na tym narożniku widać dokładnie, w czym rzecz leży. Najczęściej wybieraną jakością jest jakość trzecia. Z tego względu, że ona stanowi kompromis między jakością krawędzi bocznej, a prędkością obróbki. Jeżeli na przykład detal idzie do dalszej, do wtórnej obróbki, na przykład na skrawanie, na polerowanie, to często nasi klienci wycinają swoje detale z nadmiarem w drugiej jakości, żeby mieć pewność, że detal zostanie wycięty, ale nie interesuje ich do końca krawędź boczna, bo to będzie i tak obrabiane. Jeżeli chcemy ciąć części na gotowo, no to wtedy naszym celem jest jakość piąta i ta krawędź boczna jest wtedy bardzo ładna. Pytałeś wcześniej, Tomek, o to, dlaczego ważna jest jakość cierniwa i wysokość głowicy. Mam taką propozycję, żebyśmy wycięli trzy próbki. Jedną wytniemy z dokładnie takimi parametrami, jak powinniśmy, czyli powiemy oprogramowaniu dokładnie, ile się sypie garnetu, cierniwa i ustawimy odpowiednią wysokość, w tym przypadku 1,5 mm. Potem zrobimy dwa testy. Drugą próbkę wytniemy na przykład z podniesioną głowicą, czyli zmienimy odstawienie od materiału, a trzecią próbkę wytniemy oszukując oprogramowanie, czyli podając inną wartość cierniwa niż jest. Powiemy mu, że sypie się więcej niż tak naprawdę i zobaczymy, co się wydarzy. Ok, więc mamy trzy próbki i teraz weźmy pierwszą, czyli tutaj ustawialiśmy dobrą wysokość głowicy nad materiałem, odpowiednią ilość garnetu, która leci, jest podawana na minutę, wpisaliśmy do oprogramowania. I teraz możemy naszą próbkę porównać z naszym próbnikiem wcześniej. Rzeczywiście trzecia jakość na tym samym próbniku wygląda jak trzecia jakość. Czekaj, ustawię tylko jak fokus. O. Okay. Czyli może gdybyśmy postawili to obok siebie, to mamy kontynuację. Czyli mamy powtarzalność trzeciej jakości na tej krawędzi. Weźmy sobie próbkę, w której podnieśliśmy głowicę wyżej. Zdecydowanie wyżej, żeby przesadzić, czyli była 10 mm nad materiałem. Może jak zmoczymy, będzie lepiej widać. Nie, jak się będzie światło, to nie widać. Na pierwszy rzut oka może nie są to drastyczne różnice, ale jak weźmiemy próbnik, to ta jakość przypomina już bardziej jakość drugą. Czyli sprawdziliśmy o jakość w dół, tylko unosząc głowicę. Co więcej, i to jest chyba bardziej istotny aspekt, jak weźmiemy sobie naszą pierwszą próbkę, to z zaprojektowanych 15 mm mamy praktycznie tyle, ile potrzebujemy. Nie zmieniając nic w ustawieniach maszyny, tylko ustawiliśmy wysokość głowicy. Zobaczcie, jak zmienia się wymiar. Ok, zobaczmy, co się wydarzyło, kiedy oszukaliśmy o ilości garnetu. Porównując próbki, tutaj różnica jest też nieznaczna, ale zauważalna. Więc przy trzeciej jakości możemy nie odczuć takiego problemu. Ale wyobraźmy sobie sytuację, w której tniemy materiał na granicy obrabialności, czyli tylko go rozcinamy, bo wiemy, że idzie do wtórnej obróbki. I nagle zmienia nam się jakość garnetu albo ilość garnetu i przestajemy docinać ten materiał. Czyli tak naprawdę nie uda nam się wyciąć tego detalu. Mam nadzieję, że tym materiałem przybliżyliśmy Wam zagadnienie, jakim jest jakość cięcia. Powstaną jeszcze inne odcinki opisujące inne aspekty jakości, więc subskrybujcie ten kanał i bądźcie na bieżąco. A na tą chwilę żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!